Przed nami są postacie, które chcą nas zaatakować, moją ekipę! I to są z Inside Out 2! Odraza, obawa, strach, radość, smutek i gniew! To są emocje, które po nas zaraz przyjdą, a my musimy szybko zrobić tajną bazę! Przyjaciele, robimy raz, tajną dwa, bazę! Jazda, go, 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 go! Do roboty, do roboty! Musimy zrobić security, najbardziej strzeżoną tajną bazę przed postaciami z Inside Out 2, bo zaraz oni przyjdą do nas i emocje nas zaatakują. Możemy być raz śmieszni, raz smutni, raz wkurzeni, a oni będą chcieli nas zniszczyć. Teraz szybko, tajna baza, tutaj powstaje tajna baza, dokładnie, budujemy ściany. Nie ma czasu. Robimy i najbardziej strzeżoną, zobaczycie, co zastosujemy. Musimy wymyśleć, bardzo ruszyć główką, wyobraźnią naszą. Teraz budujemy teraz tutaj. Na pewno to będzie kwadrat, tak, okej, mamy kwadrat, na pewno to jest kwadrat. Sebek, jak szybko, dobrze, przyspieszmy tempa. Tutaj już sufit robimy. Sufit dajemy, okej, teraz tutaj. Robotnicy do boju, a ja będę sobie odpoczywał, czekaj, o. No nie ma tak. Wy se robicie, ja se zakładam czapkę z My Slow Team, czapka elegancko. O, czekajcie, czekajcie, o, dobra, 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 o, róbcie tak. Czekaj, ja biorę sobie poduszkę elegancką, o tak. Oj, co coś dać, o, dobra, róbcie. Ja sobie pomagaj tu. Chyba sobie żartujesz, że ty będziesz siedział. Bo szybko, bo nas zaatakują. Dobra, dobra, przepraszam. Ja sobie odpoczywałem. Dobra, 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 sorry, przepraszam, przepraszam. Moja emocja była nudności. Moja emocja, bo to są emocje, nie? Jak oglądaliście tą bajkę właśnie, to są emocje. Ja miałem emocje nudy. No, emocje lenistwa. Nadajemy teraz tutaj. No nie możesz dać się jej. Ej, a teraz będę miał emocje radości, widzowie. Klikajcie łapeczki. Woo, ja będę się cieszył. Emocje radości. A ktoś nie klika jeszcze subików. Będę smutny. Kto nie klika subika? Kto nie klika subików, smajso, będzie smutny. Klikajcie subiki. Pamiętajcie o tym. Ja se sprawdzę, kto subskrybuje. Będę patrzał. Okej, mamy. Mamy pierwsze wybudowane. To moi przyjaciele dokładnie zrobili, a ja się objąłem. I mamy teraz tutaj. Poprawiamy się. Dobrze, siadamy i wchodzimy. Musimy zrobić największe pułapki. Pomieszczenie już mamy. Tu będzie nasz pokój. Tu mamy drzwi. Nie, takie drzwi nie. One są słabe. Za słabe drzwi. Nie, lepsze. Za słabe drzwi. Ja zrobię ja lepsze. Wodę. Tytanowe dookoła, postawię drzwi. Ja postawię tytanowe. Zobaczysz to. To będziesz w szoku, chłopie, jak zobaczysz te drzwi. Patrzcie na to. Po, takie drzwi zakręcane. Wow. Tak one się otwierają. Nic nie rozwali. Nitki ich nie rozwali przed Inside Out 2, którzy zaraz oni stoją i patrzą. Zaraz do nas podejdą. Dobra, i teraz wylewamy wody. Dobrze, Sebek. Tak jest. Zaczynamy. Leje wodę. Czy te postacie przejdą, nie? Czy one przejdą? Czy one w ogóle dadzą radę przejść? No, ja jestem ciekawy. Teraz lawa. Tutaj zrobimy teraz lawę. Wylejemy. Dobra, tu będzie woda. A tu będzie lawa! Dajemy dużo lawy z tej strony. Ale ciekawe, czy oni dadzą w ogóle radę to przejść. I jeszcze kolce damy. Tutaj lawa z tej strony, bo oni będą szli z przodu, a my będziemy atakowani o tutaj, nie? O, dobrze, Paty u góry robi. Z góry będziemy strzelać z łuków. Tak jest. I możemy postawić płotek sobie. Patrzcie, tak, mamy taki płotek. Właśnie, żeby nie wypaść. Postawimy tutaj. Pu, żeby nie wypaść. Tak, i tutaj z tej strony. O, elegancko. Żeby na bokach też nas chroniło. I tu postawimy płotek, żeby nikt z nas nie wypadł. Tak dobra. Jest. Ej, tu będziemy strzelać. Krzywo rozlałeś, to trzeba. Ale poprawić. Fajnie wygląda. Okej, Sebek, zalewaj, zalewaj, zalewaj. Jeszcze teraz spajki przed tym. Haha, kujące spajki. Na prawo. Będzie ich bardzo dużo, a to są dopiero jeszcze początkowe zabezpieczenia. Ja zrobię teraz dużo laserów. Lasery nie przejdą. One są bardzo mocne. Przecinają wszystko. Lasery z lewej strony i lasery ja drut kolczasty, z prawej. Żeby mieli jeszcze większy problem. A Sebek druty. Uhuhu. A oni będą mieli ciężko do przejścia. Tam stoją i patrzą. Nie dowierzają. Oni są w szoku wszyscy. Ale żeby to przejść, no to będą mieli bardzo ciężko. Dobra, jeszcze tutaj ej, czekaj, z boku, żebyśmy mieli też przejście. O, słupki też tutaj, dobrze, słupki też postawiam. Albo nie, słupki nie, tu będą lasery, to będą lasery. Słupki możecie dalej postawić. No, ja tutaj zrobię lasery, patrzcie, tu wykopię sobie tak dotąd. Dobra, tutaj damy. Ja wam pokażę, bo kopię tutaj dirta specjalnie, dlatego, że tutaj postawiamy. Patrzcie, pum, laser postawię. Pum, jest, świeci laser. I teraz kolejny, tutaj załączamy kolejny, patrzcie, będzie dużo laserów. Teraz klikamy tu, pyk, ok, kliknięty. O, jeszcze pajęczynę i miny dam. Patrz, miny tutaj. O, normalnie tak. Miny trochę dalej, żeby nas tylko nie walnęły, nie? Miny nie trochę z wielkim odstępem musimy dać. Dobra, podłączam lasery kolejne. Patrzcie, ile już mamy laserów. Dobra, lasery są. Tutaj jak oni będą chcieli podejść pod same nasze drzwi, no to lasery. Jeszcze okna zrobimy sobie takie. O, okienka, żebyśmy widzieli po prostu. Tutaj kolejne okienko. O, coś takiego, żeby okna była. I damy sobie glas, żebyśmy widzieli, co się dzieje po prostu. Okno, czekaj, szyba.
chyba. O, szybkę sobie dajmy. O, taką sobie damy szybkę. Pyk, pyk, pyk. Żeby nas chroniła tak samo. I z prawej strony tak samo. Patrzcie, jak fajny domek już nas wygląda. Ale ekstra. O, ale fajny domek coraz się robi. Lepiej. Ile zabezpieczeń mamy. Tak jest. Mega mocno szerzone. No, tutaj muszę załączyć jeszcze kolejne lasery, bo troszeczkę mi tych laserów tutaj brakuje. Klikamy jeszcze jeden, drugi. Dobra, podłączamy ten jeszcze. Patrz, nie dość, że drut kolczasty, to jeszcze tutaj płotek taki drewniany z kolcami. Teraz nie ma opcji, żeby tu przeszli. Sebek co stawia? Jeszcze kolejny płotek. Dobrze, Sebek. Więcej, więcej. Lecimy z nimi. Tak jest, jeszcze kolejne. Co? Co ty chcesz, Livia? Livia co ma? Livia zrobiła jakąś różdżkę. Bum! Ej, mogę nawalać! Patrz, jak to nawala! O, ale fajnie! To będziemy mieli oślepiające światło. Z różdżek będziemy się bili. O, ze śnieżki, nawet śnieżki są. A ma ze śnieżki, ej, koło ty chcesz śnieżkami nawalać, kurde, przecież to śnieżki to masakra. Jakiś magiczny pocisk? Poczek nawalam! Pum, 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 pum. Ja nie wiem, czy to pomoże. O, jakiś patrz, to jak ci prażę prądem! Ale dostaję z prądu, rozwaliłem cię! Ej, to będzie dobre, z prądu będę ich nawalał. Chodźcie tutaj, rozwalę was inside. Dobra, później to zrobimy. Wytestujemy nowe różdżki, które robi dla nas Livia. Dobra, dajmy teraz tutaj może do skrzynki jakieś podamy po prostu. Dam skrzynkę. Chowajcie w skrzynkach też te rzeczy. Tak jest. Mieli i zbrójki też musimy zrobić. O, tutaj będziemy ich mieli mnóstwo. Patrzcie na to. Patty, co daje? Jakie spluwy. Zaraz. Ej, to będzie mega mocne, dobra. Ta skrzynkę postawmy tutaj jakąś. O, różdżkę dajmy tutaj. O, przyszła Livia. Dostałaś z prądu. No i tu wejdziemy i z góry będziemy ich naszczelać. O, z tej właśnie. Jak oni będą podchodzić, to z góry będziemy nawalać, a oni wejdą we wszystkie pułapki. Sebek zrobił. Na bokach tak nie musisz, bo oni z przodu będą podchodzić. Ale... Tu jeszcze kolce musimy dorobić, a ja tu zabrakło kolców. O, o, teraz jest pikuś, glancuś. Patrzcie, jaka baza, super. Baza robi się naprawdę fajna. A wy widzowie możecie wejść na mój sklep Smyslow Team i mieć takie fajne koszulki pomarańczowe. Albo czarne, albo białe, albo różowe. Są różnego koloru, tak jak czapki niebieskie. Albo... Czekaj, ja miałem... O, tu jest. Albo pomarańczowe! Od koloru do wyboru. Jaki chcecie kolor, taki wybieracie. Jeszcze mam różowe. Więc ja sobie teraz wybiorę pomarańczowe. Albo nie, niebieski. Niebieski na razie mam, sobie noszę niebieski, ale możecie też mieć inny. I fajne poduszki. Pamiętajcie, są okrągłe poduszki, kwadratowe, okrągłe, jakie chcecie. Od koloru do wyboru. Fajne rzeczy na moim sklepie. Smyslow.pl. Pierwszania w opisie. Klikajcie, zapraszam was. A do każdego zamówienia nowe zdjęcia z autografami oczywiście moimi, gdzie byłem na wakacjach w Dubaju, w wielkim mieście. I to są moje prywatne zdjęcia. Nikt ich nie ma, a możecie mieć wy. Tylko nikomu nie mówcie, nie? Co tam się działo, co byłem na zdjęciach. Dobra, ale Sebek teraz buduje dalej. Sebek rozbudowuje całe wszystko. Patrz na to, co tu się dzieje. To oni tego nie przejdą. I jeszcze możemy kolce... Ej, mam jeden pewien pomysł. Możemy dać tutaj redstone pod dołem. Ty, wymyśliłem fajny pomysł elegancki. Tu ja możesz dać... i dziurę wykopać. Nie, nie, nie. Patrz. Tutaj redstone. Patrz to. Redstone. I weź to teraz przechyl na prawo i na lewo. Więcej. I możemy dać takie spajki, które odstają. One są takie diamentowe. Patrz na to. Wow, one są ostre. Dobra, słyszysz ten dźwięk? Wiem, o co chodzi. Patrz na to, jak one są ostre. Tych kolców. Jak one, jak oni przejdą, patrz, tutaj mają kolejne kolce. Czekaj, ale tu są jeszcze ostre, no. I możesz zrobić jeszcze większe. Że jeszcze możemy zrobić tutaj, postawić redstone z tej strony i zrobić go na cztery bloki nawet. O, gdzieś na tyle możemy zrobić. I wtedy dać te z ostrymi kłami. Oj, to będzie naprawdę fajne, dobra. Dobra, będzie dobra, kolejne... już cię robię. Uważaj, tu są miny blisko. O, tu są miny i one mogą wybuchnąć. Ej, patrzcie, tak, jakie one mamy muszą miny. Wybuchnąć. Patrz, pow, ale wybuchło. Takie miny wybuchają. Nadajmy teraz tutaj sobie, zamurujmy to. O nie, emocja złości. Wkurzona wzięła już mieczyk. Patrzcie, mam mieczyk diamentowy. Ojej, trzeba się pośpieszyć. Ale ma mały, jaki malutki mieczyk. On już wzywa, on do nich mówi, żeby szli za nim. Patrz, on się rusza, macha do nich. Mówi do nich, ale malutki mieczyk. Z takim mieczykiem nic nie... Co jest? O nie! On ma wielki miecz! Jaki duży! Co tu się dzieje? On ma wielki miecz i wzywa ich! Emocje nadciągają! O, idą, idą za nim! A przewodniczącym jest zdrow! Wszyscy do bazy, wszyscy do bazy! Do bazy, wszyscy! Do bazy, do bazy! Okej, tutaj robimy game od survival. Tutaj już mamy survival, nie mamy, nie latamy, nie możemy. Spinepointa robimy sobie tutaj w tym miejscu i się dzieje. Inside out nadchodzi. Dobra, idziemy teraz na bazę. Chodźcie, czekajcie. Pierwsze weźmy broń. I zaraz będziemy patrzeć.
pierwsze bronie musimy wziąć. Będziemy na nich nawalać, strzelać. To będzie się mega działo. To będzie mega bitwa. Ej, oni już tam wchodzą powoli. Patrz, już uderzenie. Poczekaj, poczekaj, muszę wejść do góry. Bierzmy bronie, full broni. Pełno broni, zabieraj. Stef, G, tylko ja strzelam jak coś. Ja będę nawalał z najpotężniejszej broni. A teraz tutaj, weźcie też różdżki. O, mamy różdżki, też wezmę jedną, drugą. Tutaj możecie coś sobie zabrać. I teraz wchodzimy do góry. Wchodzimy do góry i będziemy ich nawalać. Idą, patrz, idą. Pierwsze mają miny, zobaczymy jak sobie poradzą z minami. Uwaga, uwaga. Idzie, a dostał z miny. Dostał z miny. Miny zadziałały. Ze snajperki go jeszcze uderzę. A ma, ze snajperki. To ja też. Strzelamy, pierwszy ogień jest, możecie ognia otworzyć. Tak, możecie otworzyć. Otwórzcie, tak jest, do przodu. Nawalamy, puf, oczy. Do sera. Dostają, ale przechodzą. A macie z tej broni i nawala. Nawalamy, o, przechodzi, z wielkim mieczem idzie, przeszedł kolce. Te spajki nie przeszli je, przeszli. Przeszli je, cali. Patrz, normalnie. Jak to możliwe? Jak on to zrobił? Nawalamy jeszcze z broni. A ma z broni. Ale nie mnie. O nie. Sorki, czekaj, wyciągam jakąś lepszą z broń. Wezmę teraz granaty. I odepchnięcie, uwaga, uwaga. Odepchnięcie! Dostał strzała. Ale dostaje! Odepchnięcie jest lekkie, malutkie odepchnięcie. No, dostał, cofnął się. Ale idą coraz to szybciej, poważnie. Ej, nie ma opcji, żeby przeszli wszystkie przeszkody. O nie, nie dolatuje to. O, prawie doleciało, czekaj. Leci tam. Dostaje, leci do niego. Wybuchło za nim! Ja, czy serio? Jeszcze ze snajpy, uwaga. Namierza, wokomu! O nie, idzie, patrz na to jak przechodzą, oni są ten przechodzi. Oni to dobrze sobie radzą. O, idzie z wielkim mieczem. Co tu się dzieje, proszę państwa? Oni przechodzą, idzie tutaj. O ja spadłem, pomocny przyjaciele! Pomogę! O nie, idą, nawalamy się z nimi! O nie, co się tutaj dzieje? Dostaję, złote jabłko potrzebuję! Potrzebuję złote jabłko! Już ci daję! O nie, dostaję, nie wyjdę! Jest, wyszedłem, dobra! Wyszedłem! Amaz z elektryczności, rażę ją prądem! Amaz z prądu! O nie, idzie na mnie! O, jakie ma wielkie oczy! Jabłka! Biorę złote jabłka, biorę, wziąłem czy nie? Nie mam! Mam jakieś trzy, dobra! A ma z różki, prażę ją prądem, drugiego, o nie, ten gruby tu wchodzi, idą we trójkę, idą, a ma z prądu, dostaję z prądu, rażę go z prądu, Dawaj go, odpycha mi. Czekaj, dostaję, kula ognia, dostał z ognia, patrz, z ogniem nawalam. Może podejść. O masz, o nie, idą za mną, do bazy, sobie wycofać do bazy. Szybko, tędy, o nie, tu nie ma przejścia. O nie, oślepiam ich. Ej, musimy zawrócić, tu nie przejdziemy. O nie, będziemy musieli przejść. Coś ty narobił, sobie, to twoja wina, musimy teraz przejść nasze... Jaka moja? Musimy teraz przejść nasze pułapki! O nie, najgorzej, ich jest mnóstwo, jak ja mam dojść do bazy teraz? Ja chyba nie dojdę. Ej, przyjaciele, oni mnie biją. Halo, pomocy! Pomocy! Jesteś w dziurze, czekaj! Biją mnie! Nie we mnie, kurde, bo jeszcze padnę. Teraz sorry! Wykop tą ziemię, no nie? Już ci tutaj wejście, tędy, dawaj! Przechodzę własne pułapki, nie wiem czy naprawdę, Dawaj, majstro, ja cię osłaniam, atakuję go! Ała, jak kują, one odpychają! Nie da rady przejść przez te pułapki, tak mocno nawalają. Przez nie przejdziesz, nie ma opcji, oni są jacyś zmutowani, za dużo życia mają! Bardzo dużo! Ja idę, przechodzę przez swoje pułapki, dasz widzowie! Dawaj. Przechodzę swoje pułapki! Dawaj, majstro, osłaniam cię! Ała, dostałem z lawy! Dobra, jestem w wodzie. A wystarczy od tyłem wejść! Otwieram drzwi! Do środka! Zamykam! Jeszcze ja, czekaj na mnie! Sebek! Co ty zrobiłeś? Zamknąłem cię. Otwierać! Nie! On tam jest, uważaj, Sebek! On podchodzi. Opuśćcie mi, ja mam tylko jedną broń. On idzie. Sebek, ja nie mogę tego otworzyć, słyszysz? Otwieraj to jak najszybciej, albo jakimś innym sposobem. Rzućmy mu drabinki. Sebkowi rzucaj mi wiatra drabinki. Idzie, co ma w ręku? Jakąś wielką rakietę. Ej, rzućcie, gdzie idą emocje, idą. Emocje idzie. Patrz, walną rakietą! Mam drabinki, wchodzę! Naszą bazę chcę rozwalić! Patrz, nawala na dole! Emocja teraz idzie! Chodź, Sebek, szybko! Obawa, idę. O nie, emocja brakuje smutku! Brakuje mi jednej drabinki! O nie, rakieta leci! Ej, tam jest emocja smutku! Ona chce nas zarazić smutkiem! Żebyśmy byli wszyscy smutni! Nie możemy to jest emocja smutku! Ja chcę być smutna! A to jest wkurzenie! Jestem wkurzony! Jestem wkurzony i to mega mocno! Ja też jestem zdenerwowany! Jestem zdenerwowany. O, a ta co?
Ja się boję. On mówi, ja się boję. No nie, trzeba ich rozwalić. Po prostu. A masz podejść, trzeba, do tego trzeba wykończyć. Cześć, ja go walnę. A masz. Podej gościu, nawalał w niego. On idzie. Emotka strachu. Idę ich rozwalić teraz, mam lepszy miecz. Patrzcie, wziąłem mieczyk teraz taki. Rozwalam ich. Jest dwóch padło. Teraz kolejny. A masz, zostaje. Jest, no, jeden rozwaliłem. Drugą rozwaliłem. Jeszcze został ten. Jeszcze tylko ten największy z Majstą. Jeszcze jego. Chodź tutaj, rozwalecie. Rozwalecie. On jest największy. Patrzcie, rakiety jest... puszcza w nas, broń nas. O, nawala rakietami. On ma rakietnicę. Ty masz rakietnicę. Oj, ale mam TFG, też cię walnę. O nie, baza rozwala. Rozwalać go. Jeszcze ładuję. A masz, o, dostał, tak jest, Bedroka. Też mam TFG. Badaj, nawalamy w niego. A masz, poważnie. Dostał, rozwalamy go. Jest, rozwalony. Udało się, mamy to! Rozwaliliśmy go! Nareszcie się udało! Ale nasza tajna baza, zobaczcie jak nasza tajna baza wygląda. Była wielka bitka. Rozwaliliśmy Inside Out 2, ale nasza baza, no, trochę przeżyła. Jak wam, widzowie, się podobało, wpadajcie też na mój sklep, zostawcie łapeczkę w górę i zobaczcie, co mam na fajnego na sklepie. Koce, poduszki, frisbee też do rzucania możecie sobie porzucać. Opaski odblaskowe na rękę na przykład możecie sobie zaczepić. Puu! Oj, się zaczepiło. Smajslu Team!